Witam wszystkich w nowym roku. Mamy 7 stycznia. Postanowiłem przeprowadzić mały eksperyment. Nie wiem jak was, ale mnie zawsze ciekawiło, co się stanie ze zrzutem w lesie, który leży powiedzmy rok, 2-3 lata. Czy zmieni kolor, czy jakoś, nie wiem, zginie w odmętach lasu, czy cokolwiek. Zawsze mnie to ciekawiło, więc postanowiłem przeprowadzić ten eksperyment na takim oto małym parchu. Poświęcę go. Zeszłoroczny oczywiście. I zostawię go w lesie, w takim miejscu, żeby mógł sprawdzać, nie wiem, za miesiąc, 3 miesiące, pół roku, rok. Co się z nim stanie? Czy zmieni odcień, czy liściami zostanie zasypany, czy cokolwiek. Będę to sprawdzał w miarę na bieżąco. Co miesiąc, co kilka miesięcy. Las jest prywatny, więc myślę, że nikt nie zabierze takiego parcha. Nie połakomi się na niego, bo nikt tu nie zajdzie. Więc spróbuję go gdzieś umiejscowić w takim miejscu. Zobaczymy, co będzie z nim za jakiś czas. Położymy go tutaj. Nie. O tak. Nawet nie widać, że coś leży, nie? Tylko gałąź. Jeszcze lekko go przykryję. Zobaczymy, czy coś się zmieni. Czy po miesiącu, po dwóch, po trzech, a już na pewno latem, czy zmieni odcień, kolor, czy po prostu zostanie zasypany liśćmi. Chociaż tu świerk, to raczej igłami. Co się z nim będzie działo? Ciekawi mnie, co się dzieje w lesie z takimi zrzutami po prostu, które już długo są, długo leżą. Czy one naprawdę gdzieś głęboko pod ściółką leśną przebywają, tak jak na przykład o te szyszki pod śniegiem i giną w odmętach. Zobaczymy. Wszystko się okaże w czasie. Będę na bieżąco obserwował tego zrzuta i co się z nim będzie działo.